Wywiad? Idzie? Wywiad. Idzie, poszło. Teraz będzie wywiad, tak? Dzień dobry, witamy, jest tylko kolejny Aleksa Turban Brothers. Witam Państwa, witamy serdecznie. Jest troszeczkę ciemno, ale dlatego, że już jest godzina. Ale przyjemno. Ciemno. Kolejny fascynujący temat. Temat jest ważny. Motyle w muzyce i w polityce. I jakby ten temat... Motyle? Tak, motyle w muzyce. Ja mam tyle i więcej nie mam. Jakby... On motyle, ale powiem Wam, że motyl, jak go dotknąć w skrzydło i mu zdjąć pyłek, staje się i ćmą. To ma każdy polityk, tylko trzeba wiedzieć, gdzie on ma skrzydełko. Gdzie on ma skrzydełko. Nawiązanie do punktu G, tak. Może się odbyło jakieś tak. Takie. Tak. Giedur. Giedur. To... Czyli pamiętacie najlepiej pyłek. Jak dobrze oczywiście, motylowi polityki. Jak dobrze motyla polityki wziąć za skrzydełko i zapytać go, gdzie ma pyłek. Nie, gdzie ma pyłek i mu ten pyłek przedyskutować. Przekuć. Przedyskutować pyłek. Przestraszyć. Rozumiesz? I wtedy po prostu taki polityk po prostu traci loty. Staje się nielotem. Nielot. Motyl nielot. W tonacji G. No. Może. Możder? Tak. Możder. Chciałbym powiedzieć, że jutro z orkiestrą Joanny Zawłockiej oraz Turban Brothersów wystąpimy w naszej tutaj okolicznej metropolii w Supraślu, w której po prostu no, damy o bardzo poważnie. Bardzo poważnie na temat właśnie tych motyli i polityki. Także to są motyle, jeszcze były ćmy. Ćmy. I tutaj do słomy jakby to nawiązanie, jednak do ćmy, że jednak bardziej od strony ćmy rozwiązał ten problem. Problem oczywiście profesjonalny. Proszę nie zagadywać, trwa lekcja Turban Brothers, bardzo przepraszamy, jest skupienie. Cisza na planie. Więc bardziej do ćmy jakby... Profesjonalnie, żeby podejść już była jakby rozważanie o pyłku, a teraz będziemy rozważali o ćmie w muzyce czy w polityce. W muzyce? Czy w polityce? Nie no, ty właśnie, czy w muzyce, czy w polityce ćma jest. Ćma jest. Ja słyszałem, że ćma, jak leci do ognia, albo jak ją przyparzy, to ona jest, jej sposób lecenia jest odzwierciedleniem fizycznym chaosu, ponieważ ona myli ślady, ponieważ ona się boi nietoperza. Ćma leci w ogóle, bojąc się nietoperza, dlatego ma owłosiony tułów, żeby radary nietoperzy jej nie brały. Dlatego ćma zawsze leci jakimś takim przedziwnym lotem, żeby nie da się namierzyć nietoperzą. A to jest strasznie fidżezowe, jeśli chodzi o muzykę. Ale tak słyszałem. Tak, paranoja. Dlatego jestem bardzo odległy od tego świata ciemności, ale dowiedziałem się tej tajemnicy i w ramach tego wykładu... Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To była świetna lekcja, ale z lekcją można i kupić. Dlatego jestem bardzo poważnie przeświadczony o tym, że ćmy są sprzężone walką, tak jak PiS z Platformą Obywatelską, z nietoperzami. I po prostu one się owłosiły. Ja nie wiem, czy posłowie PiSu nie powinni zapuścić sierści, żeby radary Platformy Obywatelskiej po prostu nie ruszały. I żeby zaczęli latać torem chaosu. Jeżeli posłowie PiSu, czyli Platformy chaosu? I Sprawiedliwości, czy jak to nazywa? Posłowie chaosu. Zaczęli lecieć po linii chaosu i otoczyli się sierścią, to radary Platformy Obywatelskiej nie będą miały po prostu siły i wtedy Rydzyk bardzo łatwo przejmie władzę. Czego nie radzę. I zostanie pendrakiem. I zasadzi Rydzyk. Już przejął. Ma szansę zostać pendrakiem. Czego nie radzę. Tak czy inaczej, jestem za postępem raczej. To była świetna lekcja. To była nasze lekcje można kupić w dobrych sklepach muzycznych.